kochani, dzisiaj nauczę Was, jak zrobić takie skarpety. Zrobienie ich wcale nie będzie ciężkie, wystarczy odrobina na chęci. Do zrobienia tych skarpet będziemy potrzebowali włóczek. Ja wybrałam sobie dwa kolory, ponieważ moja skarpeta będzie dwukolorowa. Yarn Art Charisma oraz nożyczki, gumki, recepturki, obręcz dziewiarska, słomka, która nam szalenie ułatwi pracę, szydełko oraz igłę. Można wybrać sobie też inne włóczki. Ja akurat tutaj wybrałam te ze względu na wysoką zawartość wełny. Dobrze, no to zaczynamy. Najpierw gumki recepturki będziemy nakładać na odpowiednie słupki. Tutaj będziemy liczyć pierwsze, drugie, trzecie, czwarty, piąty, szósty słupek, jedna gumka, siódmy, ósmy słupek, druga gumka. O tak, o tutaj to wygląda. Teraz będziemy przekładać sobie włóczkę naszą przez uciętą rurkę. Tutaj sobie przyspieszymy. Najlepsze rurki to będą po chwostach. Robimy sobie supełek. Zakładamy go na boczny haczyk. I zaczynamy. Będziemy przekładać naszą nitkę po dwa oczka na jednym słupku. Jedno, drugie oczko. I od razu przekładamy dolne oczko przez górne oczko. I w ten sposób będziemy tworzyć początek ściągacza. W tej sytuacji znowu powtarzamy. Zawijamy dwa na jednym. Przekładamy dolne oczko przez górne oczko. Znowu zawijamy. Przekładamy i zaciskamy. Zawijamy. Przekładamy i zaciskamy. Znowu zawijamy, zaciskamy, przekładamy i tak robimy do końca tego rządku. Zobaczymy pod koniec tego rządku. Tutaj mamy już ostatnie właśnie słupki do przerobienia, że tak powiem. I zaczynamy dalej ściągacz po zrobieniu tego słupka. Otóż ściągacz będziemy robić zawijając jeden do tyłu, drugi do tyłu, przekładając dolne pętelki, a następnie do spodu będziemy kłaść, podważać pętelkę i wyciągać stamtąd oczko, zakładając je na słupek. Jeszcze raz powtórzymy. Zawijamy do tyłu, przekładamy pętelkę spod spodu. Znowu zawijamy do tyłu, przekładamy pętelkę spod spodu. I pod spód zakładamy włóczkę, wyciągamy ją. I zakładamy pętelkę, która nam wyszła właśnie z tej włóczki wystającej założonej pod spód na słupek. Zawijamy do tyłu, przekładamy dolną, zawijamy do tyłu, przekładamy dolną i jeszcze raz. I tak robimy kilka rządków. Ja tutaj mam zrobione tak 11 rządków w tej skarpecie. Zobaczymy się po zrobieniu. Ja tutaj już ściągacz mam zrobiony. Teraz będziemy robili dalszą część skarpety, ale zanim zrobimy, ja sobie tutaj zmienię kolor. Chciałabym, żeby po prostu moja skarpeta była dalej różowa, także ucinam nitkę szarą, włóczkę szarą. Potem będę przekładać
włóczkę różową przez rureczkę, to po prostu przyłożyć do poprzedniej, do jednej tej nitki, która już jest przełożona, i delikatnie z drugiej strony przeciągnąć. Wtedy nam bardzo łatwo przechodzi. Dowiązujemy sobie. Ja akurat mam zwykły supełek, można innego supełka użyć, mocniejszego, jeżeli jak kto woli. W kolejnym etapie można teraz uciąć nitki, można zostawić, ja na razie sobie zostawię. I robimy teraz ściegiem, że tak powiem, klasycznym. Czyli zawijamy od środka do zewnątrz każdy słupek. I tak do końca rządku. I będziemy przekładać dolne te oczka. Będziemy przekładać teraz dolną pętelkę nad górną pętelkę. I tak przez kilkanaście rządków, w zależności jak długą chcecie mieć skarpetę. Ja mam około 14 rządków, dla mnie to jest idealne. Zobaczymy się po zrobieniu tych rządków. Zaczynamy piętę. Ja już tutaj mam zmieniony kolor, ze względu na to, że chciałabym, żeby po prostu pięta miała inny kolor. Zawijamy słupki do słupka 11. Przewlekamy tak jak poprzednie rządki, czyli po prostu klasycznie. Czyli przewlekamy to dolne oczko, dolny rządek przez górny rządek. I tak do słupka 11. Teraz będziemy zawracać, żeby nasza pięta nam wyszła ładna i kształtna. Czyli będziemy owijać słupek 12 i słupek 11. O tak, w ten sposób. I ściągamy z 11 słupka dolny rządek nad górny rządek. Tutaj niestety miałam wypadek, połamało mi się szydełko w trakcie robótki i zostaje na 12 słupku, zostają dwa oczka. I wracamy. Od wewnętrznej strony do zewnętrznej zawijamy. Zawijamy. A potem będziemy przekładać tak jak wcześniejsze rządki, czyli dolne oczko nad górne oczko. I teraz będziemy robić coś takiego jak znowu zawijanie, czyli sytuację z rządka 11 i 12 po prostu powtarzamy, ale w drugą stronę. Czyli owijamy słupek pierwszy i słupek drugi. Przytrzymujemy sobie nitkę i będziemy ściągać ze słupka drugiego dolny rządek, tak żeby na pierwszym słupku zostały dwie nitki. I ze słupka drugiego zdejmujemy dolny rządek nad górny rządek. I będziemy zawijać do słupka 10. Od wewnętrznej strony, od wewnątrz na zewnątrz. 9, 10 i mamy 11 słupek, zostawiamy i do 10 słupka zawijamy. Teraz będziemy jeszcze ściągać, ale też dolne rządki, dolne oczka nad górne oczka i przekładamy sobie. I kolejnym etapem sobie tutaj jeszcze ściągniemy na dół. Kolejnym etapem będzie znowu
zawinięcie wokół 11 słupka i 10 słupka włóczki i ściągnięcie z 10 słupka dolnego rządku, tak żeby właśnie na 11 słupku i 12, żebyśmy mieli po dwa oczka. I zawijamy z powrotem od środka do zewnątrz do słupka trzeciego. I na pierwszym mamy dwa, na drugim mamy jedno. Przekładamy sobie teraz oczka dolne. Znowu sobie ściągamy. I tak jak poprzednio, zawijamy wokół poprzedniego słupka, czyli drugiego słupka i trzeciego słupka. Ściągamy ze słupka trzeciego. Tak, żeby na pierwszym i na drugim słupku mieć po dwa oczka. I zawijamy od słupka czwartego, czyli od słupka kolejnego po którym zdjęliśmy oczko, do słupka teraz dziewiątego. Ściągamy sobie wszystko. I znowu zawijamy wokół słupka dziesiątego i dziewiątego. Owijamy je w sumie. Przytrzymujemy sobie nitkę. Zdejmujemy oczko z dziewiątego słupka i owijamy, tak jak wcześniejsze słupki, wcześniejsze rządki, wstecz od środka do zewnątrz. Tak, żeby pomiędzy... zawsze musi być ta przerwa, ten jeden słupek jakby wolny, jak owijamy, pomiędzy słupkiem z dwoma oczkami na nim, a owiniętym słupkiem. Musi być jeden wolny słupek z jednym oczkiem. Ja tutaj za momencik sobie przeskoczę ten jeden rządek owijania w prawą stronę. Tutaj właśnie na razie jeszcze owijamy trzeci i czwarty słupek. Ściągamy z czwartego. I właśnie to jest ten ominięty rządek. Zawijamy do środka, tak żeby Wam pokazać właśnie, co się dzieje na tych słupkach, które są owinięte gumką recepturką. Tutaj zdejmujemy z piątego, wszystko sobie owłuszczamy do dołu. Zawijamy teraz czwarty i piąty słupek. Ściągamy z piątego, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że na piątym, szóstym, siódmym, ósmym słupku muszą być pojedyncze oczka. Nie mogą być tak jak właśnie tutaj podwójne, tylko pojedyncze. Dobra. Teraz owijamy sobie szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty słupek będziemy sobie zaraz owijać. Ze względu, że teraz będziemy przechodzić w drugą część pięty. Jesteśmy na chwilę obecną w połowie pięty i będziemy ją sobie zawijać. Teraz ściągamy tutaj z tego szósty, siódmy, ósmy słupek, ściągamy, a dziewiąty robimy w ten sposób. Ściągamy po kolei. Tutaj mamy te trzy oczka i drugie i trzecie oczko po kolei ściągamy. Teraz każde oczka, jeżeli będą podwójne, będziemy po prostu ściągać sobie w ten sposób. I wracamy w ten sam sposób, co poprzednio, czyli zawijamy sobie słupek tutaj dziesiąty i dziewiąty. Ściągamy z dziewiątego słupka
i mamy teraz trzy oczka na tym dziesiątym słupku. Takie zostawiamy. No i dalej owijamy sobie od wewnętrznej strony do zewnętrznej, do słupka czwartego. Zawijamy go. Przytrzymujemy sobie nitkę, żeby tam się nigdzie nie poluźniło i nie spadła nam ta niteczka ze słupka. I ściągamy te oczka dolne. I teraz tak, znowu mamy tutaj trzy oczka. Ściągamy drugie oczko, trzecie oczko z tego jednego słupka. Obsuwamy sobie wszystko na dół, żeby było nam wygodniej. I będziemy znowu owijać wokół trzeciego słupka i czwartego słupka. Zdejmujemy z czwartego słupka. No i będziemy owijać dalej od wewnętrznej strony od wewnętrznej strony będziemy owijać do słupka dziesiątego i zdejmujemy tak jak poprzednie rządki. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że palce, które będziemy później robić, również, znaczy palce pominęłam ze względu na to, że robi się je tak samo, dokładnie tak samo jak pięte. No, tutaj mam akurat cztery rządki, ale to wynika właśnie z zawiniętych poprzednich rządków, oczek i ściągamy je wszystkie po kolei, od góry. Oczywiście pomijając to pierwsze oczko. I zawijamy sobie znowu kolejny słupek, owijamy i poprzedni, czyli ten, który mieliśmy, z którego ściągaliśmy oczka. No i działamy dalej sobie. Także tutaj mamy znowu trzy oczka. I zawijamy od wewnętrznej strony do zewnętrznej. Owijamy. I ściągamy. Wszystko robimy tak samo, z tym, że po prostu dochodzą nam kolejne słupki. O jeden słupek każdy rządek tutaj będziemy więcej robić. Ściągać tych oczek. Sobie obsuwamy. I znowu zawijamy. Tak na dobrą sprawę pięta wcale nie jest jakaś skomplikowana. Pięta i palce oczywiście, bo to tak samo się robi. Wcale nie jest skomplikowana. Z tym, że po prostu zajmuje dosyć sporo czasu. Znowu ściągamy, owijamy sobie. I przekładamy ten dolny rządek nad górny. Tutaj ściągamy oczka. Tutaj mamy cztery oczka na jednym słupku. Sytuacja wygląda tak jak podobnie jak w poprzednich, czyli ściągamy od góry drugie, trzecie i czwarte oczko i będziemy dalej obkręcać. Teraz sobie właśnie jeszcze tylko przygotuję. O, nasza pięta na razie tak wygląda. Już się zakręciła fajnie. Już jest wypukła. Także o, tutaj dalej obkręcamy. Ściągamy tutaj, bo mamy 12 i 11. To z 11 ściągamy. Na 12 zostają nam 3 oczka. Obkręcamy sobie dalej do oczka raz drugiego. Co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Na pewno to, że w palcach, jak będziemy robić, to też sobie zmieniłam tam włóczkę. Wy oczywiście wcale nie musicie tego zmieniać. Wystarczy, że po prostu będziecie robić tym samym kolorem, bądź też inny. I też to chciałam Wam powiedzieć, że
jeżeli chodzi o włóczkę skarpetową, najlepiej, żeby ona miała minimum 70% wełny, ze względu na to, że po prostu stopa nie będzie Wam się tak pocić. Jest to naturalny materiał. Także zawsze będzie lepiej. Nie będzie się wydobywał przede wszystkim nieprzyjemny zapach. Tutaj właśnie do rządka 12, włącznie z 12, ściągamy sobie, przykładamy wszystkie te oczka i tutaj będziemy zakończać naszą piętę. Czyli przekładamy sobie wszystkie oczka ze słupka 12, drugie, trzecie i czwarte oczko. I tutaj licząc od słupka 8, 9, 10, 11, 12 i 13 słupek będą nas na razie najbardziej interesować, bo z 13 słupka tutaj będziemy wyciągać jeszcze poprzednie oczko, jeszcze poprzedni rządek, który był. Mam nadzieję, że dobrze tutaj widzicie. Sobie przykładamy od razu nitkę do tyłu, żeby nam nie haczyła. I teraz tak, mamy ten 13 słupek i z tego słupka, właśnie tutaj z tego poprzedniego rządku, mam nadzieję, że widzicie dobrze właśnie, które jeszcze oczko biorę, przekładamy na słupek 12. I teraz będziemy sobie zawijać nitkę, włóczkę naszą tak jak wcześniej, czyli o słupek 13, ale od zewnątrz, od wewnątrz, zewnątrz do wewnątrz i słupek 12. Na 13 słupku mamy właśnie 2 oczka, na 12 3 oczka, przekładamy z 12 oczka, 12 słupka oczka. I zawijamy z powrotem do słupka pierwszego. Tutaj sobie zawijamy, ściągamy. Kolejna sytuacja będzie taka, że zaraz po tym rządku będziemy robić zwykłym tym ściekiem klasycznym, że tak powiem, którym robiliśmy między ściągaczem a piętą. Tutaj teraz sobie ściągamy te oczka, przekładamy sobie nitkę i sytuację powtarzamy ze słupków 12 i 13, czyli zakładamy z 24 słupka z rzędu poprzedniego oczko na słupek pierwszy. Teraz Wam dokładnie pokażę tutaj z tego słupka na słupek pierwszy. To Wam przybliżę, żebyście dokładnie widzieli. To jest dokładnie to oczko, które nam zaciska oczko, które jest założone na rządku, na słupku, przepraszam. I zakładamy je na słupek pierwszy. I również będziemy owijać słupek 24. O, widzicie dokładnie gdzie? Jest założony właśnie tutaj na pierwszy. I teraz będziemy owijać tak jak wcześniej owijaliśmy słupek 24 i pierwszy. I będziemy ściągać ze słupka pierwszego wszystkie te oczka. Kolejne rządki będziemy robić tak jak między ściągaczem a piętą. Ja sobie pozwolę zmienić tutaj też kolor. I ściągamy.
No i żeby dobrze wymierzyć, ile potrzebujemy tych oczek, musimy sobie zmierzyć centymetrem odległość od zgięcia stopy z góry do początku palców u stóp. I tyle będziemy po prostu potrzebowali, żeby zrobić tego kolejnego etapu. Naszej skarpety. Ja tutaj już pomijam ten etap, który jest właśnie na zrobienie tej części stopy między piętą a palcami. U mnie to było około 6 cm, także rządków w sumie nie pamiętam, ile robiłam. Mierzyłam to centymetrem. W każdym razie ja tutaj będę robić dalej te 6 cm tej stopy i palce, które robi się dokładnie tak samo jak pięte, i widzimy się po zrobieniu w sumie palców. Dobra, mam tutaj już zrobione palce i teraz kolejnym etapem będzie już po prostu zakończenie tej skarpety. Czyli zawijamy od wewnętrznej do zewnętrznej strony jeden rządek i przekładamy go tak jak poprzednie rządki, które robiliśmy między ściągaczem a piętą i piętą a palcami. W ten sposób. Po tym zabiegu ucinamy sobie 50 do 70 cm naszej włóczki. Tutaj już mam obciętą tą włóczkę i będziemy ją, naszą skarpetę po prostu jakby zaszywać. Czyli przekładamy sobie tutaj nitkę do przodu i na 24 słupek i od góry zaciągamy tą nitkę i ją przeciągamy całkowicie. Tutaj na pierwszym rządku przekładamy od lewej strony. Tutaj kolejność ma znaczenie. Potem ściągamy naszą skarpetę z obręczy i przekładamy kolejny słupek po kolei. Prawo, lewo, prawo, lewo. Od spodu. I znowu przekładamy na prawą stronę przeciwległy słupek. Zaciągamy. Przekładamy od góry do dołu szydełko i przeciągamy naszą nitkę. I znowu przekładamy od prawej do lewej strony, od góry wyciągamy nitkę, ściągamy. I tak do samego końca. I tak powtarzamy na całej obręczy. Pamiętajcie, żeby to było właśnie jakby od zewnętrznej strony. Od prawej strony do lewej strony. Tutaj widzimy już naszą jakby zaszytą, że tak powiem, skarpetę. Sobie ją ustawiamy na długość odpowiednią, tak żeby nam nie była za krótka ani za długa. Przeciągamy przez dziurkę sobie nitkę, ta co pozostała, żeby potem ją po prostu ukryć, związać supełki na odpowiedniej szerokości, którą sobie ustawiliśmy. Ściągnęliśmy te palce, przewijamy sobie, przewlekamy igłę. No i będziemy teraz robić supełki. Tutaj ten etap sobie pozwoliłam troszeczkę przyspieszyć ze względu na to, że nie jest on aż tak istotny. Każdy wie, o co chodzi. Przewlekamy nitkę, żeby ją teraz za chwileczkę schować. Tutaj jeszcze jeden słupek sobie zrobimy. Dla bezpieczeństwa. Przewlekamy teraz właśnie nitkę w celu schowania jej.
No i praktycznie nasza skarpeta za dosłownie momencik będzie gotowa. Wystarczy teraz zrobić kosmetyczne poprawki. Czyli pochować nitki. Tutaj tą nitkę sobie odcinamy potem. No i zajmujemy się tą nitką, która została właśnie przy ściągaczu. Ją też trzeba schować. Po schowaniu jej to by było na tyle. Nasza skarpeta jest gotowa. Gotowe cieplutkie skarpety właśnie wyglądają w ten sposób. Mam nadzieję, że mój kurs Wam się spodobał. Koniecznie pochwalcie się efektami pracy z moim tutorialem. Pa!